Ta pieśń nie została przypadkowo pewnie przez pastora wybrana, bo dzisiaj będę chciał mówić o odwadze. Powiem tak, wczoraj dostałem takiego MMS-a z wersetem biblijnym, że lepszą rzeczą jest słuchać niż mówić. I tak sobie pomyślałem, że może to jakieś proroctwo takie. Ale dobrze, wczorajszy dzień właśnie był na słuchanie Pana Boga, żeby powiedział, co chciałby przekazać do zboru. A chciałbym mówić właśnie o odwadze. Dlaczego? Dlatego, że zastanowiło mnie jedno stwierdzenie, kiedy ten temat prowadziłem wśród młodzieży i spytałem się ich, czy chrześcijanie są tchórzami, czy chrześcijaństwo jest dla tchórzy. I może chciałbym to samo pytanie wam, bracia i siostry, zadać, drodzy przyjacielu. Jak uważasz, czy chrześcijaństwo jest dla tchórzy? Jeżeli uważasz, że nie, podnieś rękę. Jeżeli uważasz, że chrześcijaństwo jest dla tchórzy, podnieś rękę. No i powiem tak. Zupełnie inaczej niż postrzega to młodzież. Większość z was podniosła rękę, bo stwierdziła, że chrześcijaństwo wcale nie jest dla tchórzy. Jest dla ludzi odważnych. Młodzież w większości zauważyła, że chrześcijaństwo jest dla tchórzy. Wszyscy byli zgodni, że chrześcijaństwo jest dla tchórzy. Więc jak to jest? Może brakuje nam czegoś, a może czegoś ta młodzież nie zauważa. Więc dzisiaj będę mówił o odwadze. Cóż to jest odwaga? Napisałem sobie tu tak. Odwaga to swego rodzaju pewność, która daje nam siły i nas wzmacnia. Osoba odważna przejawia wytrwałość w obliczu przeciwności, obstaje przy tym, co słuszne oraz znosi z cierpieniem i zgodnością lub wiarą. Odwadze towarzyszy bojaźń, nadzieja i miłość. To jest Boża definicja odwagi. Nie każdy się z nią zgadza. Powiem tak, że teraz w tym świecie jest wyświechtane słowo odwaga. Odważni kiedyś, w przyszłości, to byli tacy ludzie, którzy czynili potężne rzeczy, a później na sam koniec w pieśniach, w różnych legendach zostało to wszystko opisywane czy rozgłaszane. Odwaga była później też wtedy, kiedy ludzie szli na wojnę i walczyli za swoje państwo, miasto, cokolwiek to było, za swoją żonę, za swoją gospodarkę. To byli ludzie odważni. Ludzie ogłaszali swoje zwycięstwa. Chociaż pomimo, że niektórzy mówili, ja jestem skromnym człowiekiem, tak naprawdę później dzieci w przyszłości uczyli się o ich wielkich czynach. Ale tak naprawdę myślę sobie, że my jako chrześcijanie może nigdy nie będziemy mieli okazji wyciągać z kogoś sparsenty. Nie będziemy mieli okazji kogoś ratować spod pędzącego pociągu. Może nawet niektórzy z nas w ogóle nie będą mieli możliwości, żeby walczyć na wojnie i ratować innych ludzi. Więc co to jest odwaga dla nas, tutaj teraz, chrześcijan? A może to są takie drobne czyny, które Pan Bóg zsyła na nasze życie, żebyśmy pokazali, czy jesteśmy ludźmi odważnymi. Może to są pewne sytuacje, w których musimy zdecydować, czy pójdziemy na łatwiznę, czy jednak postanowimy zupełnie inaczej. Czy to są te sytuacje, w których możemy postawić na wygodnictwo, albo przeciwstawić się i powiedzieć, nie, absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Może to są pewne sytuacje, które później określają nas, kiedy ludzie mówią, no jeżeli to zrobisz, to będziesz naszym przyjacielem, będziesz naszym kolegą, będziesz naszym współpracownikiem. Ale to jest oszustwo. To nic. I dla pewnej aprobaty swojego imienia robimy coś lub tego nie robimy, odważnie stawiając się mówimy, absolutnie nie. To nie podobałoby się Panu Bogu. A przecież Pan Jezus sam powiedział, że na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Dlaczego? Bo ja zwyciężyłem świat. I w tamtym tygodniu żeśmy ogłaszali to zwycięstwo Pana Jezusa nad światem. Ogłaszaliśmy zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią, nad grzechem. Ale przychodzi kolejna niedziela po świętach i czasami jest zupełnie inaczej.
Pewne sytuacje, pewne wydarzenia tak nas przytłaczają, że z ludzi odważnych robimy się ludźmi słabymi, bojaźliwymi. A jak przypomniałem sobie, kiedy brat Tadeusz mówił kazanie, że bojaźliwych czeka jezioro ogniste. Bojaźliwych. Dlaczego akurat bojaźliwych? Kiedy myślę sobie, czy jestem odważnym człowiekiem, to myślę sobie, że brakuje mi. Ale myślę sobie, że jest ktoś, kto daje nam odwagę. Śpiewaliśmy przed chwilą, tylko Bóg odwagę daje nam. I moja ulubiona postać, już wszyscy pewnie wiedzą, to jest Jozue. Jozue mimo wszystko myślę, że się trochę bał. Był młodym człowiekiem, chociaż miał za sobą wiele bitew. Jedną bitwę tą potężnie skończoną z Amalekiteami, kiedy Mojżesz podnosił ręce do góry i kiedy Mojżesz podnosił ręce w górę, jego naród wyciężał, a Jozue prowadził ludzi do zwycięstwa. Kiedy opuszczali, to nagle przegrywali. A później, kiedy już słońce zachodziło, Pan Bóg stwierdził, że słońce zatrzyma, żeby wygrał do końca ten Jozue. Coś wspaniałego. I kiedy Mojżesz zbliżał się już do końca swoich dni i powiedział Bóg mu, że absolutnie Kanaanu nie odziedziczy, stanął przed Jozuem i powiedział tak. Pierwszy werset. Jest napisane tak. Potem przywołał, to jest 5 Mojżeszowa, 31, 7, 8, mamy to. Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela. Bądź mocny i bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom i tym ty im ją dasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie cię i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Piękne słowo. O, gdybyśmy takie słowo od Pana Boga dostali, czego się tutaj bać? Byśmy byli bardzo odważnymi ludźmi. Ale kiedy już Mojżesza zabrakło, pojawił się Pan Bóg i nie tylko Mojżesz mu powiedział takie słowo, ale Pan Bóg też mu to powiedział. I w drugim jest napisane Jozuego, w pierwszym rozdziale 5 i 9 werset, posłuchajcie. I to nie tylko raz mu to powiedział, ale aż 3 razy. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać im ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstąpuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane. Bo wtedy poszczęści ci się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przekazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 3 razy Pan Bóg mu powiedział, że ma być mocny i mężny, że ma być odważny. A jeżeli byśmy przeczytali do końca Jozuego ten pierwszy rozdział, to jeszcze okazuje się, że ktokolwiek sprzeciwi się twoim rozkazom i nie usłucha twoich słów, we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. I lud cały powiedział tylko bądź mocny i bądź mężny. Tyle razy potrzebował Jozue usłyszeć, że ma być człowiekiem odważnym. I zastanawiam się, ile Daniel Miszkę razy musi usłyszeć, żeby być człowiekiem odważnym. Ile razy to musiał usłyszeć? No dobrze. Więc po takich słowach poszlibyśmy do domu i powiedzielibyśmy, ale piękne słowo dzisiaj było. Mam być odważnym człowiekiem, mam być odważnym chrześcijaninem. I myślę, że to by tylko starczyło nam do niedzieli wieczorem. W poniedziałek może by było zupełnie odwrotnie. Więc musimy się zastanowić, po co Bóg nam daje odwagę? Do czego nam daje odwagę? Bo może się okazuje, że tą odwagę wykorzystujemy do czegoś zupełnie innego niż do tego, czego Bóg nam to daje. Po pierwsze, Bóg nam daje odwagę do tego, żebyśmy głosili Słowo Boże. No i to jest zupełnie odwrotne niż tym, co się kojarzy dla świata. Bo dla świata ten odważny jest, który mówi, zrobił coś i jego nazwisko jest teraz ważne. O jego nazwisku uczą się dzieci w szkołach.
To jest coś wspaniałego, mieć takie nazwisko, bo on tyle przecież, tyle rzeczy wspaniałych zrobił, tyle odważnych czynów zrobił. Bóg mówi, że daje nam odwagę, żebyśmy z odwagą głosili Słowo Boże. Amen? No i bracia i siostry, była sytuacja taka, że kiedy w ten czas, kiedy Pan Jezus przychodził tutaj, przyszedł tutaj na ziemię po swojej śmierci, żeby spotykać się z uczniami, uczniowie oczywiście zalęknieni, byli już zalęknieni w ogrodzie Getsemany, kiedy przyszli żołnierze, żeby pojmać Jezusa, oni uciekli. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nie było tam oprócz Jana żadnego innego ucznia. A może był, tylko się schował i nie było wiadomo, gdzie on jest. Kiedy przyszła sytuacja, że Jezus zmartwychwstał, to oni się strasznie bali i siedzieli w domu, a kiedy Pan Jezus się pojawił, to musiał powiedzieć, nie bójcie się. Pokój wam, nie bójcie się. To ja jestem. A później stało się jeszcze gorzej. A dlaczego? Dlatego, że Piłat powiedział, że ciało musieli ukraść uczniowie i razem z kapłanami uknuli taki spisek, że i więc no, gdzie tu się tak pojawiać? Jak to się mówi, poszukiwanie listem gończym. Więc tym bardziej trzeba siedzieć w swoim pokoju i nie ruszać się nigdzie. Ale Pan Bóg to widział. Pan Bóg znał ich serca, że zamiast odważni stali się bojaźliwi. A mieli do wypełnienia potężną misję, tą, którą Pan Jezus im powiedział, że idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Mieli to robić, a siedzieli w domu i się bali. Więc Pan Bóg powiedział, że trzeba spuścić tutaj na ziemię pewną osobę, która doda im odwagi. I nie wiem, czy pamiętacie, wtedy posłał Ducha Świętego i z odwagą głosili. Piotr, który był zalękniony, który przy ognisku powiedział, że nie znam tego człowieka, nigdy go nie widziałem. Teraz stoi przed ludem i mówi, że wy, którzy go ukrzyżowaliście. To jest coś potężnego. Skąd miał taką odwagę? To Duch Święty dał mu taką odwagę. To Duch Święty dał mu tą odwagę. A później, kiedy Piotr i Jan leczyli chromego, pamiętacie? Kiedy zostali wykłostani. Wszyscy się dziwili, skąd oni mają taką odwagę. Arcykapłani mówili, skąd oni mają taką odwagę? Skąd to się wzięło? A później, kiedy uciekali, kiedy byli w więzieniu, uczniowie, zagłoszenie Słowa Bożego, jest napisane, i mogę teraz następny poprosić fragment, z Dziejów Apostolskich, z 4 rozdziału, 29 wersetu jest napisane tak. Kiedy się modlili, a teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa, a gdy skończyli modlitwę, zdarzyło się coś niesamowitego. Zatrzęsła się cała ziemia, na którym byli zebrani i napełnili zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Więc bracia i siostry, może się okazuje, że Twoja odwaga zostaje źle ukierunkowana i nagle zamiast odwagi nie masz nic. Jesteś osobą bojaźliwą. Ale jeżeli chcesz być z odwagą, musisz zostać napełniony Duchem Świętym. Duch Święty musi zstąpić na ciebie i dodać ci odwagi. Nie do tego, żebyś żył odważnym życiem, ale to, żebyś odważne życie prowadził w Bogu. A Bóg wymaga do tego, bo jest potrzebna ta odwaga, żebyś głosił Słowo Boże tam, gdzie cię postawił. Tam, gdzie jesteś, żebyś głosił Słowo Boże. Do czego jeszcze? No i znowu zupełnie odwrotnie proporcjonalnie do tego, co teraz mówi świat. Do uciekania od grzechu. Pan Bóg daje ci odwagę, żebyś uciekał od grzechu. No i problem jest, bo ludzie na świecie teraz mówią, no jak jest okazja, no to aż trudno ją ominąć. To się po prostu ją bierze i już. A Pan Bóg mówi, jeżeli to jest grzech, uciekaj od tego. I dam ci odwagę, żebyś uciekł od tego grzechu. Przykład Józefa i żona Potyfara. Przeczytajmy 1 Mojżeszową, 39 rozdział, 7, 12 werset. Posłuchajmy. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła. Połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego. To Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył.
On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż on namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę, jego mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swoją w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Bracia i siostry, kiedy bym czytał mojemu koledze z byłej klasy albo z człowiekowi, który jest niewierzący, pomyślałby, jej, jaki głupi Józef. Taka okazja. Piękna żona. Piękna kobieta. Sama się pcha do łóżka, a ty nic. No po prostu okazja nie do... Trzeba ją to... Po prostu tak jak w tych reklamach. Musisz to mieć. Ale Pan Bóg mówi, nie, nie musisz. I ja ci dam odwagę do tego, żebyś tego nie brał. Żebyś tego nie ruszał. Żebyś koło tego nie przechodził. Żebyś od tego uciekał. Wszystko, gdzie jest napisany grzech, lepiej od tego uciekaj. Nieważne, że stracisz majątek, nieważne, że stracisz samochód, nieważne, że stracisz cokolwiek tam masz, co ważnego dla ciebie, to stracisz. Nieważne, lepiej to stracisz, ale zyskać życie wieczne. Bo możesz to zyskać, a stracić życie wieczne i to ci się w ogóle nie będzie opłacało. Pan Bóg mówi, uciekaj od grzechu, a jeżeli się boisz, to ja ci daję odwagę. Po to Pan Bóg daje odwagę. I po trzecią rzecz, to jest dostawiania naprzeciwko życiowym problemom. I myślę, że tutaj najlepszą będzie historią Dawida i Goliata. Życiowy problem. Duży życiowy problem. Goliat. Nie było takiego rycerza, żołnierza w armii izraelskiej, który by stawił się do walki z Goliatem. Problem. Jest problem. Ale Pan Bóg uczył Dawida. Czasami mi się wydaje, że taka odwaga to jest rzeczą wrodzoną. Ale nie. Po czytaniu Słowa Bożego i po czytaniu historii Dawida wydaje mi się, że to jest absolutnie nie jest wrodzoną rzeczą. Odwaga. Odwagę nabywamy. Bo kiedy on powiedział, że będę walczył z Goliatem. Przecież kiedyś walczyłem z niedźwiedziem, kiedyś walczyłem z lwem. Mówię, to i z Goliatem sobie poradzę. Tylko wszyscy się w głowę pukali i mówili, zobacz, co to był niedźwiedź, co to był ten, a teraz zobacz na tego Goliata. Ale Pan Bóg daje odwagę. Tą odwagę, którą on zdobył, przydała mu się później we wszystkich jego życiowych sprawach, kiedy był szukany przez króla, kiedy był oszukany przez swojego własnego syna, kiedy zdarzyły mu się sytuacje rodzinne, które mogłyby doprowadzić wszystkich do depresji i do poddawania się. On był odważnym człowiekiem. Dlatego tylko, że Pan Bóg tego go uczył. Bo Pan Bóg właśnie tak uczy odwagi, że daje pewne sytuacje, stawia nas w pewnych małych, może drobnych sytuacjach, żebyśmy podjęli odważne decyzje, a żebyśmy później byli odważnymi ludźmi dla Pana. To był Dawid i Goliat. Ale myślę sobie, że są pewne rzeczy, które nam zabierają odwagę. Wymieniłem sobie trzy takie rzeczy. Tak zwane odbieracze odwagi. Po pierwsze, ukryty grzech. Nie wiem, czy bracia wiedzą, czy nie wiedzą. Kiedy był Wielki Piątek, kiedy byliśmy tutaj w kościele, w tym czasie o godzinie dokładnie po 19:01 ktoś wszedł do mojego samochodu i zabrał mojej córce plecak, a w tym plecaku laptopa. I zobaczyłem, że nie mam ani plecaka, ani laptopa. Dobrze, że jeszcze nic więcej w tym samochodzie nie miałem. Okazało się, że zostałem z moją córką, która płakała i mówiła, dlaczego on mi to zabrał, przecież ja mu nic złego nie zrobiłam temu człowiekowi, dlaczego on mi to zabrał. I Wielką Sobotę przyszedłem tutaj, żeby przeglądać monitoring i zobaczyłem tego człowieka, który zabrał nam nasze rzeczy. Powiem wam tak, przechodził koło wielu samochodów, które stały tutaj. Do wszystkich samochodów zaglądał. Ale nasz akurat, z naszego akurat coś ukradł. Dziwne, prawda? Ci, którzy znają nasz samochód, wiedzą, że to nie jest jeszcze jednej z lepszych marek samochód. Ale ukradł akurat nasz. A wiecie dlaczego?
Dochodziliśmy razem z żoną i to już się dowiedzieliśmy. Dokładnie go nie zamknęliśmy. I człowiek, patrząc na tego człowieka i oglądając, co on robi tam przy tym naszym samochodzie, jak majstruje, pomyślałem sobie, że dokładnie tak robi diabeł. Zobaczył, że go delikatnie nie zamknęliśmy. Zobaczył, że są otwarte te, więc pierw otworzył i schował się. Zobaczył, że alarm się nie włączył, więc śmiało podszedł. To trwało 2 minutki. Ciach, 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 przód, zobaczył, czy mamy coś z przodu i wziął z tyłu plecak i poszedł. Nawet nie wiem, czy niecałe 2 minuty. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że otworzyliśmy troszeczkę samochód. Wydawało nam się, że zamknęliśmy go. Ale nie było żadnego włamania. Nikt nam czarodziejskim kluczem nie otworzył tego samochodu. I tak jest czasami w naszym życiu, kiedy otwieramy się delikatnie na świat. Jeżeli otwieramy się delikatnie na grzech, to wtedy dzieją się rzeczy niedobre dla nas. I znowu Jozuego, i znowu 7 rozdział, i 1 do 5 wersetu. Posłuchajcie. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożono klątwą. Achan, syn Harmiego, syn Zabdiego, syn Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które było koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich: idźcie i przyprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud, niech wyrusza około 3 tysięcy mężów i uderzą na Aj. Nie trućmy tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich aż do bramy miasta, aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Ten mały grzech, który się wkradł może do naszego życia, powoduje to, że zamiast odważnie iść i głosić Słowo Boże, czy odważnie iść i uciekać przed grzechem, czy odważnie iść przez swoje życie chrześcijańskie, uciekamy, chowamy się i zganiamy na naszą nieśmiałość. Że jesteśmy tacy nieśmiali, taki trochę bojaźliwi. No taki nasz, taka nasza natura i co my teraz zrobimy? Pan Bóg mówi tak: jeżeli coś wziąłeś, jeżeli przyjąłeś grzech do swojego życia i żyjesz z tym grzechem, to powiem ci tak, możesz sprawdzić, jakiego ducha jesteś. Czy ducha bojaźni, czy ducha mocy zwycięstwa. Ten grzech prowadzi ciebie do bojaźni, a ta bojaźń prowadzi cię do porażek w twoim życiu. I chociażby była możliwość wygrania, nagle dostajesz porażkę w swoim życiu i nie wiesz, z czego to wynika. Mówisz: Panie Boże, co tu się dzieje? Może warto zrobić rachunek sumienia i zobaczyć, czy coś tam się nie kryje, co przeszkadza ci w tym, żeby wieść odważne Boże życie. Następnym problemem, który odbiera nam odwagę, to jest zajmowanie się własnymi sprawami. Niby takie niegroźna sprawa. Zajmowanie się własnymi sprawami, przecież to jest takie dobre. No, przecież mam swoje życie, muszę się zajmować swoimi sprawami. Kiedy wchodził Izrael do Kanaanu, były takie dwa plemiona, Rubenici i Gadyci. I oni akurat z Egiptu wychodząc zabrali bardzo dużo swoich owiec, swojego bydła, mieli bardzo dużo swojego majątności, więc pomyśleli sobie tak: piękna jest ta ziemia przed Kanaanem. Tutaj zostaniemy, tu jest nam dobrze. Tu tu możemy ostać. Tutaj nie musimy wcale wchodzić do Kanaanu. Jest dobrze nam tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jest nam tutaj dobrze. Więc pójdziemy do Mojżesza i powiemy, że nasze dwa plemiona zostaną, resztę niech idą walczyć o ten Kanaan. Nam jest to niepotrzebne, nam jest tutaj dobrze. Mamy tutaj swoje życie, tutaj się zakorzeniliśmy, jest nam tutaj dobrze. Nie idziemy dalej walczyć. Koniec walki. Teraz mamy czas pokoju i będziemy teraz wychowywać w szczęśliwości nasze dzieci. Skupimy się tylko na naszej rodzinie, na sobie samym. Ale Mojżesz powiedział takie piękne zdanie. Jest one zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale, 7 wersecie. Dlaczego odwodzicie serca synów izraelskich od przeprawienia się do ziemi, którą im dał Pan? A w Biblii Tysiącletniej pisze tak:
Czemu odbieracie Izraelitom odwagę do wejścia do kraju, które dał im Pan? Bracio i siostro, możesz być zachęceniem do odwagi dla innych ludzi. Albo możesz być odbieraczem odwagi innym ludziom. Kiedy inni ludzie zobaczą i przyjdą do ciebie i mówią, wiesz co, ale jest sprawa, tutaj jest ewangelizacja, idziemy na miasto, czy coś robimy dla Pana. A ty mówisz, no wiesz, dzisiaj to czasu nie mam za bardzo. Sprawa jest taka, że muszę posprzątać w swoim domu. Powiem wam tak, ten człowiek już nie pójdzie. Ale jeżeli będzie odważny, to pójdzie. Ale możesz mu zabrać odwagę i on powie, no faktycznie, wszyscy mi odmówili. Jest jakaś akcja, wszyscy mi odmówili. Możesz być odbieraczem albo zachęcaczem. Dobrze, pójdę z tobą. Zrobię to. Jeżeli nikt dzisiaj nie wyszedł na środek, ja wyjdę. Przecież tyle rzeczy się w moim życiu działo. Nie wierzę, żeby przez tydzień czasu nikomu się nic nie wydarzyło w tym tygodniu. Żeby Pan Bóg nie pobłogosławił, żeby Pan Bóg nie wysłuchał modlitwy, żeby Pan Bóg nie dał jakiegoś słowa, które zmieniło czyjeś życie. Nie wierzę. Nie wierzę. Albo nie znamy tego samego Boga. Bo ja wierzę, że kiedy Bóg jest ten sam był i kiedyś teraz jest na wieki, to On zadba o każdy dzień twojego życia. Jeżeli by było niedziela, codziennie byłaby niedziela, to codziennie byś wychodził, żeby mówić świadectwo. Prawda? Bo tak wiele Pan Bóg dla ciebie robi. Tak wiele Bóg tobie daje. Więc możesz być odbieraczem odwagi, albo możesz być dawaczem odwagi drugiemu człowiekowi. To od ciebie zależy. I ostatnia rzecz, to są realne problemy. Realne problemy odbierają nam odwagę. Łatwo tak powiedzieć, Daniel, bądź odważny. A jeżeli usłyszysz, mam raka, pani ma raka, straciła, już z panią nie współpracujemy, straciła dzisiaj pani pracę, pan pracę. Musi pan się wyprowadzić z mieszkania, niespłacany jest kredyt, do widzenia, żegnam panią. Żegnam pana. I tak nagle takiemu człowiekowi przyjść i powiedzieć, odwagi bracie, nie bój się. Ktoś powie, Daniel, o co chodzi? Jakiej odwagi? Umiera mi dziecko, jakiej odwagi? Spaliło mi się mieszkanie, jakiej odwagi? Mój mąż odchodzi ode mnie, jakiej odwagi ty chcesz, Daniel? O co ci chodzi? Złe wiadomości są odbieraczami naszej odwagi, bracia i siostry. Pan Bóg daje nam, dozwala do tego, żebyśmy usłyszeli złe wiadomości. Tylko jest nasza kwestia, co my z tym zrobimy. Odwaga w Biblii oznacza całkowite zaufanie na Panu Bogu. Kiedy Pan Bóg mówi, nie bój się, to znaczy, że nie powiedział sobie nie bój się, bo tak mu się akurat powiedziało, ale powiedział aż to 365 razy w Biblii. Podobnoż tyle, ile jest dni w roku. On powiedział nie bój się, dlatego żebyś się nie bał. Żebyś powiedział, przykro mi bardzo, ta sytuacja jest zła, ale oddaję tą sytuację Panu Bogu. To jest ciężko, ja wiem. Bo w świecie jesteśmy przyzwyczajeni, że musimy walczyć o wszystko i o każdą rzecz. Musimy zarabiać na życie, musimy chodzić to, tamto. Wszystko musimy zrobić, żeby jakoś sobie te życie ułożyć. A Pan Bóg mówi, zaufaj mi. A zobacz na ptaki niebieskie. Oj, Daniel. No to jest naprawdę, no fajnie mówisz, ale jak na ptaki niebieskie? No to co, jak takim ptakiem niebieskim będę i do pracy nie będę chodził? A gdzie jest twoje zaufanie Panu Bogu? Że Bóg da. A może myślę jak dziecko. To nic. Dzieci powiedzieli, że do takich należy Królestwo Boże. Musimy myśleć jak dzieci czasami. Czwarta Mojżeszowa, 13 rozdział, 30 do 33, trzy wersety, posłuchajcie. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdy się przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wiadomość. O ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przed którą przyszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli.
Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Naród izraelski mówił, Pan Bóg im powiedział, idziecie, weźmiecie tą ziemię. Czasami jak Pan Bóg mówi, idźcie i zróbcie to. A my patrzymy, mówimy, realność jest taka. Jestem chory na raka. Nie mam mieszkania, nie mam pracy, nie mam pieniędzy. Taka jest realna rzecz. I tego Pan Bóg mówi, no Panie Boże, to zmień to wtedy będzie dobrze wszystko. A Pan Bóg mówi, zaufaj mi, bądź odważny. Pomimo tego, że czegoś nie masz, bądź odważny. Idź, bo ja cię tam posyłam. Powiem tak. Byliśmy ostatnio w Krakowie, poszliśmy do muzeum i był tam taki piękny obraz. Pochodnie Nerona, tak się nazywał. Oprócz pięknych pana Matejki obrazów był jeden właśnie tam w kącie sali. Duży, wielki obraz. Była piękna uczta u Nerona. Siedzieli, pili wino, tańczyli, bawili się. A tam w cieniu byli ludzie, którzy byli przywiązani do takich palów i byli przez sługi podpalani. To ci ludzie, których prześladował Neron za to, że byli chrześcijanami. To ci ludzie stali na tych palach. Ważną rzeczą było to, co się dzieje tutaj, niż to, że tam podpalani są ludzie i krzyczą, tylko dlatego, że powiedzieli, Jezus jest moim Panem. A pamiętacie apostołów? Chyba tylko według legend okazuje się, że tylko jeden apostoł, Jan, umarł śmiercią naturalną. Wszyscy albo byli ścięci, albo byli paleni, albo byli żywcem przecinani. Tylko dlatego, że się odważyli głosić Słowo Boże. A pamiętacie Quo Vadis? Kiedy wyprowadzano ludzi na areny, kiedy tam lwy ich pożerali, a oni śpiewali, a oni się modlili, a oni byli krzyżowani i się modlili, i śpiewali. I na przemian, jak się nie modlili, tak śpiewali później. I teraz, kiedy by się przyszła taka sytuacja, że przyszłoby prześladowanie, czy te odbieracze odwagi by były większe niż nasza odwaga? Przypomniał mi się pewien taki historia, prawdopodobnie jest prawdziwa, kiedy przyszedł, to się działo w Rumunii za czasów Ceaușescu, kiedy przyszedł żołnierz do kościoła, tak jak teraz w niedzielę, i mówi tak, mówi, kto jest chrześcijaninem, zostaje, resztę proszę wychodzić. I pół kościoła wyszło. On ściągnął broń i powiedział, no to bracia, teraz możemy zaczynać nabożeństwo. Ilu by z nas zostało? Ilu by z nas opowiedziało się za Panem Jezusem? A może to nie kwestia odwagi? A może to jest kwestia tego, co mamy w środku? Bo ostatni jest napisane tak, 2 Tymoteusza 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. I tego braciom i siostrom, i sobie przede wszystkim życzę. Amen.